Jeden czytelnik. Pół tuzina autorek. Ponad 30 książek. Największy quest fantasy drugiej dekady XXI wieku. Godaj ponownie wkracza do świata czarów. Zrobiłem sobie długą, bardzo długą przerwę od świata czarownic, ale nie bez powodu, dlatego że antologię zatytułowane Opowieści ze świata czarownic. No, jedyne co mogę zrobić, to zacytować fragment wyjątkowo głupiej recenzji jednej z moich książek. Szło to tak. Wszyscy miłośnicy dobrej literatury fantasy łatwo poznają, że to nie jest dobra literatura fantasy. Poprzednie dwa tomy były naprawdę okropne. Ten, muszę przyznać, że jest nieco lepszy. To nie znaczy, że jest dobry, no ale nie ma aż takiego doła. Jest w nim 11 opowiadań i nawet niektóre rokują. Najlepszy jest suflet kartoflane oczko. I gdybym nie wiedział, że napisała go pani Carr, Jage, czy jak to się tam czyta. Naprawdę przepraszam, ale ci ludzie mają czasem dziwne imiona. To pomyślałbym, że napisała to Ewa Białołęcka. Bo to jest takie fajne, tak naprawdę humorystyczne, ale mądre fantazy. Nie ma nic wspólnego ze światem czarownic, oprócz tego, że dwóch bohaterów ma gdzieś tam przypisaną przynależność do klanów Arwonu sprzed oddzielenia Arwonu odłogami od Hajhalaku. I to tyle. Sama historia też niespecjalnie się w świat czarownic wpisuje, ale to jest niezłe opowiadanie. Fajne, jest okej. Dosyć dobrze radzą sobie dwie panie, które, no właśnie, bo w tomie pisały tylko kobiety. Dwie panie, które współpracowały z Andre Norton ściśle i przy świecie czarownic. A.C. Crispin, która napisała między innymi, współnapisała Gniazdo Gryfa, i P.M. Griffin, która pisała, no właśnie, chronologicznie, jeśli chodzi o kolejność wydawania, to później książki z Wielkiego Poruszenia. Jest też opowiadanie Patricia Matthews o kobietach sokolników. Jeżeli ktoś słuchał uważnie mojego podcastu na temat świata czarownic, bez wątpienia pamięta, że pani ta jest autorką prawdopodobnie najgorszej książki z całej serii, czyli absolutnie nie dającego się czytać We the Women. I co mogę powiedzieć jeszcze? Broni się również Krąg Snu Caroline Ings, który jest dosyć dobrze osadzony w uniwersum i widać, że autorka zna je dobrze. Odwołuje się do rzeczy, które nie są oczywiste, takie jak na przykład pochodzenie alizończyków i ich obecność w tym świecie i parę innych drobiazgów. Natomiast co mogę powiedzieć, no to są w większości zupełnie generyczne opowiadania i świat na pewno nie byłby gorszym miejscem, gdyby ich nikt nigdy nie napisał. Podobnie jak świat na pewno nie byłby gorszym miejscem, gdyby nie powstała amerykańska aktorska adaptacja bardzo dobrego filmu anime z 1995 roku zatytułowanego Ghost in the Shell, będącego adaptacją mangi Masamune Shiroa wcześniejszej o kilka lat. Jednym słowem, został mi jeszcze jeden tom opowiadań, dwa, bo zapomniałem o czworgu ze świata czarownic. Cytując doktora McNinge,
nagle odczułem bezbrzeżny smutek.